Maczy nie robi się szybko, bo to jest czas uważności. Więc powoli mieszamy tą maczę. Później dajemy ociepinkę wody. I mieszamy. To jest ten czas, kiedy możemy się przysłuchać, jak pięknie szeleści nasz czansyn, czyli mieszadełko. My wchodzimy w macierzyństwo, też w ojcostwo. Na hura! Hip, hura! Skaczę do tego basenu na główkę, bo tak. Nie wiem, co się dzieje. Wiesz, Hanka, co tam u ciebie? Pani zrobi coś z tym dzieckiem, że to nienormalne. Ja sobie myślę, aha. Ale to nigdy nie było tak, że na przykład one przestały do mnie mówić mama. Na imprezie poszły dwa kieliszki wina za dużo. Idź spać, bo jestem wkurzona na ciebie, nie będę z tobą cię gadać. Ja mam jedyną matką, która wiedziała dokładnie, co się dzieje, gdzie się dzieje, jak się dzieje. Nazywam się Julia Zmałkowa, jestem psychologiem, badaczem i dzisiaj napiję się maczy z Hanią Lis. Matcha Talks w Onecie. Co odziedziczyłaś po swoich rodzicach? Nie mówię o żadnych cechach fizycznych, ale wiemy z badań, że my żyjemy w takim świecie transgeneracyjnym. Czyli wiemy, że na przykład trauma jest w stanie zmienić nasze DNA, zmienia nasze aminokwasy i to wszystko dalej przekazujemy, więc inaczej reagujemy na pewne rzeczy. I później z tego powodu powtarzamy pewne historie. Jak to się nazywa, przepraszam, jest taka teoria takiego naukowca, chyba psychologa Hellingera. Ja o tym słyszałam i powiem ci szczerze, jak zadajesz to pytanie, tak próbując się wgłębić, to ja wolę nie wiedzieć, co ja odliczyłam po nich, prawdę powiedziawszy. Okay. Bo wydaje mi się, że w tym punkcie życia, w którym ja jestem, to pewnie już by było chyba trochę za późno, 52 lata, dziękuję, nie wstydzę się w ogóle mojego PESEL-u, pewnie byłoby trochę za późno, żeby w tym grzebać i próbować coś zmienić. Wydaje mi się, że ja instynktownie jeszcze będąc bardzo młodą kobietą, właściwie bardzo młodą dziewczyną, pewne rzeczy, cechy charakteru moich rodziców próbowałam gdzieś tam odrzucić, to znaczy nie powtarzać pewnych ich błędów, zachowań i tak dalej. Więc mi się wydaje, i tego się będę trzymać, że po moich rodzicach odziedziczyłam to, co we mnie jest fajne. Może to nie jest właściwe podejście do tematu, ale na przykład, nie wiem, pewien... zainteresowania, tak, że chociażby wybór zawodu, tak, że akurat wybrałam taką, a nie inną drogę, czyli dziennikarstwo. Ale wiesz, co jeszcze widzę, to odziedziczyłaś. Pogrzebać bo trochę, ja nie tak? uważam, że wiesz, to ja nigdy nie traktuję tego, czy to jest fajne, czy nie fajne. To dla mnie jest pewien fakt, że widzimy, że pewne wzorce się powtarzają. Ja myślę, że wiele rzeczy ludzie w ogóle nie muszą o tym wiedzieć tak, to ja zmieniają. Tak. Więc to nie jest tak, że świadomość jest super, ale można to zrobić bez świadomości. Mi się na przykład wydaje, że to odziedziczyłaś po na przykład po linii swojej mamy taką sympatię, łagodnie mówiąc, do silnych mężczyzn. Czy ja wiem? Wiesz co, mój tata akurat nie był takim znowu strasznie silnym facetem. Znaczy on był niebywałym mózgiem. Ale był niesamowitym mózgowcem. Osobą. Nie. Naprawdę? Nie sądzę. To znaczy, wiesz co, był niesamowicie skromną osobą, bo człowiek, który zna 23 języki i się w ogóle tym nie chwali, wręcz jest dokładnie taki, to naprawdę... Mówię, że zna nie dlatego, że potrafi powiedzieć parę zdań, tylko mój tata na przykład był biegły w mowie i w piśmie, w japońskim, ale w chińskim też, mandaryński. 8000 znaków. A ile on znasz pisał. Języków? Nie, no ja to tam w ogóle, wiesz, szwedzki, włoski, angielski i trochę... I po dobrym winie po francusku się rozkręca. Czyli jak ktoś się zagadać dobre wino. Ale nie, właśnie mój tata nie był taką silną osobą, on był raczej bardzo delikatny i to moja mama była tą osobą, która nosiła portki, za przeproszeniem, w związku. Czyli wręcz przeciwnie w takim razie, wybrałaś inaczej niż twoja mama. Czy ja wiem? Wiesz co, ja nie wiem, czy, bo mówi się, że gdzieś tam ludzie, kobiety dokonują pewnych wyborów, bo takiego mieli tatę, tak? Na przykład, dajmy na to. Na pewno mnie zawsze pociągali mężczyźni inteligentni, którzy mają coś do powiedzenia, którzy mają swoje zdanie, którzy są bardzo oczytani. Ale czy ja wiem, czy silni? No silni chyba nie wiem. Mówię, mój tatuś był osobą niezwykle delikatną, skromną, więc to chyba nie. Natomiast ja uważam, że prawdą jest to, o czym mówisz, że gdzieś tam nieuchronnie dziedziczymy pewne traumy pokoleń i to nie są traumy zapisane w genach, żeby była pełna jasność, bo wydaje mi się, że jeśli, nie wiem, dajmy na to, moja prababka miała jakąś trudną sytuację rodzinną, dajmy na to, nie wiem, porzucił ją mąż, została sama z dziećmi, tak? Ja o tym nawet nie muszę wiedzieć, ale prawdopodobnie, być może, jeżeli to nie zostało w jakiś sposób
zaopiekowane w tamtym czasie, to być może tę traumę przyjęły jej córki, tak? Albo jej dzieci. Tylko, i być może to tak krąży z pokolenia na pokolenie. No, na tym między innymi polega to, że mówimy o tym, że to zmienia geny. Zmienia, jeżeli przeżyłeś wielką traumę, przeżyłeś nim gwałt lub ktoś cię rzucił i nie umiałaś sobie z tym poradzić, no to ja wiem, że to zmienia geny. Ja myślę, że to jest tak, znaczy, że... Znaczy, wiemy, że to zmienia geny. Tak? W sensie, to ja jest, bo to mi się tak, wydaje że to całkiem jest... zrozumiałe, że jeśli ktoś nie przepracował swojej traumy, to w jakiejś mierze prawdopodobnie tę traumę, tą traumą obciąża swoje dzieci. Tak, tak? Natomiast no. Teraz już naukowo mamy dowody na to, że jest to w stanie... Znaczy nie, że zawsze zmieni tak. Jakby, natomiast, że jest to w stanie, silne przeżycie, no jest w stanie zmienić nasze geny, jest w stanie zmienić to, co u nas zostaje w naszym ciele i my dalej to przekazujemy, nawet w sposób taki właśnie nieświadomy. Tak. Tak jest. No, bardzo możliwe. Powiedz mi, a to wszystko, co dobrego wzięłaś od swoich rodziców, co chciałaś dalej właśnie, albo chciałaś, czy co przekazałaś tak transgeneracyjnie swoim córkom? Znaczy, to, o czym mówię, czyli takie rzeczy, zacznijmy od tego wysokiego C, czyli pewien szacunek dla tej pracy intelektualnej, dla książek, tak, dla nauki. Moje dzieci od początku były nie młotkowane, że mają czytać książki, tylko one były zachęcane. Tak, i dla nich w którymś momencie, wiesz jak to jest trochę tak jak nauki. Jak w bardzo wczesnym wieku zaczynasz czytać, to potem już nie potrafisz nie inaczej czytać. Funkcjonować. Szacunek dla cudzej pracy, dla własnej pracy też. Ja to wielokrotnie mówiłam, jak miałam 13 lat, to poszłam do roboty na zmywaku, jeszcze jak mieszkałam w Szwecji. I moi rodzice mnie też do tego poniekąd zachęcali. Na początku byli bardzo zdziwieni, a potem stwierdzili, że no fajnie w sumie, że ten dzieciak tak, chce się dowiedzieć, skąd się biorą pieniądze, że niekoniecznie z portfela rodziców, tylko że trzeba na to sobie zapracować. I moje dzieci też, jak miały 14 lat, poszły do roboty. Przepracowały całe lato i to tak naprawdę ciężko. Więc też mają zupełnie inne wyobrażenie o życiu niż bardzo wielu ich rówieśników. To, co mi na pewno dał mój rodzinny dom, to takie poczucie ciepła, komfortu, takie poczucie bycia razem i bycia bardzo blisko. To znaczy, nawet kiedy moi rodzice byli bardzo zapracowani, to wiadomo było, że w weekend co najmniej te dwa dni my musimy spędzić czas wspólnie przy stole albo, nie wiem, wypad za miasto. To znaczy, to było bardzo ważne, żeby codziennie być ze sobą, rozmawiać. Ja sobie nie wyobrażam, że gdybym była dzisiaj dzieckiem, żebym siedziała na przykład przy stole, tak jak to jest nagminne, tak? Przy stole z telefonem komórkowym i coś na nim dłubała, bo od początku, odkąd byłam małym dzieckiem, te spotkania rodzinne były szalenie istotne. Jest takie poczucie zakorzenienia w domu, że ten dom jest takim najważniejszym miejscem. Praca, znajomi, wszystko inne, to jest na drugim miejscu. To jak w tym kontekście, jeżeli miałeś szczęście wyrosnąć w takim domu, takim, gdzie jest dużo było ciepło, i kiedy widziałeś, że przychodzi czas rozwodu, jak bardzo to przeżywałeś? Co to dla ciebie oznaczało pożegnanie się z jednak uznanie tego, że... To nikt nie wychodzi za mąż i nikt nie bierze ślubu z założeniem, że to nie jest forever, tak? Oczywiście, przynajmniej powinien. To jest oczywiste, a zwłaszcza wtedy, kiedy ma się dzieci. Ja zresztą to cały czas powtarzam, tutaj wyjdzie ze mnie straszna konserwa, że naprawdę ludzie się powinni 68 razy zastanowić, zanim wezmą rozwód w momencie, kiedy są dzieci. A mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach, za przeproszeniem, zabrzmi już jakaś taka probabcia, ale że dzisiaj ludziom przychodzi o wiele łatwiej zrywać te więzi, zaczynać od nowa i jeszcze raz od nowa. Natomiast no, są oczywiście okoliczności, które sprawiają, no nie będę teraz wchodzić w detale, ale sprawiają, że no, po prostu droga dalsza dwojga ludzi jest absolutnie niemożliwa. Nie dlatego, że komuś coś się, nie wiem, znudziło, albo że pojawił się ktoś inny na horyzoncie, tylko dlatego, że no, okazuje się, że po prostu tym ludziom nie jest po drodze. I wtedy lepiej naprawdę się rozstać, niż żeby dzieci miały wyrastać w domu, który jest pozbawiony miłości, bo to naprawdę można udawać. Można się do siebie rano uśmiechać, klepać się gdzieś tam po plecach i głaskać po główce, ale dzieci to czują. One są takim, moim zdaniem, barometrem najlepszym. Mają taką wrażliwość, że czują, czy dorastają w domu z miłością, czy bez miłości. Więc jeżeli mają dorastać w domu bez miłości, nawet nie chodzi o awantury, ale po prostu takim pozbawionym emocji. Że nie ma emocji w tym, tak. To lepiej, żeby im tego nie fundować. Ale uważam, że
No, ja bym każdemu, kto ma dziecko, dzieci, serdecznie odradzała rozwody i rozstania, albo przynajmniej, nie wiem, terapia, cokolwiek, że spróbować jednak zawalczyć, bo to jest później bardzo trudne. Ja też byłam świadkiem wielu takich sytuacji, nie mówię w tym momencie o sobie, żeby była pełna jasność, ale byłam świadkiem bardzo wielu sytuacji, kiedy ludzie, wydawałoby się kulturalni, dorośli, wykształceni, fundowali swoim dzieciom piekło, absolutne piekło po tym rozstaniu, ponieważ nie potrafili się rozstać w sposób cywilizowany, jakby wciągały, te dzieci są używane potem jako taka artyleria jednego przeciwko drugiemu. I to jest coś, co po prostu wypacza tą psychikę w sposób dramatyczny. No, to co pokazują badania, że sam rozwód, sam w sobie rozwód nie jest przeżyciem traumatycznym dla dzieci. Znaczy nie musi być, może tak, nie musi być, prawda? To co jest traumatyczne, to negatywne relacje rodziców. Dokładnie tak. Czyli to powoduje, że dzieci, którzy naturalnie rodzimy się, ewolucyjnie jesteśmy zaprogramowani tak, żeby kochać obydwu rodziców. Że nawet tak. Kiedy są dla nas niedobrzy, to takie kochamy. Oczywiście, że dlatego tak. Dlatego tak kochamy naszego, nie wiem, toksycznego ojca czy matkę, tak. Bo jesteśmy tak zaprogramowani. Więc kiedy rodzice stawiają nas w sytuację, że musisz wybierać lub nie daj Boże, mówisz źle o partnerze, tak. Jeżeli nie jesteś w stanie zawsze z kolei... Ja nie jestem tak jak ty, jeżeli chodzi o rozwody. W sensie ja uważam, że ludzie częściej zostają w związku, kiedy powinni się rozwodzić. Czyli jestem fanką rozwodu w tym sensie, że uważam, że... Ale ja cię rozumiem, bo ja powiedziałam to samo, że ja nie jestem fanką rozwodów, ale uważam, że być może dzisiaj za szybko po prostu podejmuje się te decyzje, tak? Natomiast też uważam, że powiedziałam ci, że lepiej się naprawdę rozstać, niż żyć w czymś, co jest fikcją. Tak? No i to jest, wydaje mi się, że jeden z większych problemów teraz to, że kobiety, zwłaszcza kobiety, chociaż nie jestem pewna, czy to rozkłada się płciowo, mają tak duży lęk przed rozstaniem, boją się samotności, boją się, że sobie nie poradzą, boją się mężczyźni, często zwłaszcza w korporacjach, boją się tego wstydu, że jeżeli jesteś też rozwiedziony, to natychmiast jesteś postrzegany jako osoba zagrażająca, że nie będziesz ty tak pracować, że produktywność się obniży, więc każdy się tego rozwodu boi i wtedy jesteśmy w związkach, które są atrapami. Tak. I to nie ma w tym prawdy, nie ma w tym emocji i czego wtedy uczymy dzieci? Jak można nauczyć dzieci kochać, jeżeli sam nie kochasz? Tak. Więc co jeszcze jest takim deal breaker według ciebie powinno być przy rozstaniu? Masz dzieci, to zawsze jest bardzo trudno z dziećmi, oprócz braku miłości, która może się wydarzyć bez żadnych właśnie dramatów, ale po prostu wygasła. Co jeszcze? Deal breaker w sensie, co powinno nas skłonić do tego, że... Do tego, że powinniśmy rozważyć poważnie rozwód. No wiesz co, no oczywiście to w ogóle bez dwóch zdań, to chyba nawet nie trzeba tego o tym wspominać, no to są historie przemocowe, ja nie mówię tylko o przemocy fizycznej, ale o psychicznej, która jest równie dotkliwa, nie powiem, że bardziej dotkliwa, ale równie dotkliwa co najmniej, o przemocy, która jest coraz częstsza i jest kompletnie nieunormowana prawnie, ani też nie jest kulturowo, mam wrażenie, u nas uznana, czyli przemocy finansowej, tak? Finansowej, bo ty mówisz o tych dziewczynach, które boją się wyjść z związku, czy one sobie... Znaczy mówię też o mężczyznach. Ja bardzo mocno promuję pogląd, że jednak każdy z nas jest tutaj, bo ja uważam, że w naszym społeczeństwie zdecydowanie za mało się mówi o przemocy wobec mężczyzn też. Też się zdarza, oczywiście, że i zdarza się w sposób delikatnie rzecz ujmując hardkorowy. No. I to jest, dotyczy zarówno przemocy fizycznej, bo znam takie przypadki, jak i przemocy psychicznej, ale też w momencie, kiedy kobiety się rozwodzą ze swoimi partnerami, to bardzo często ta przemoc jest poprzez dzieci, tak? Dokładnie, że alienacja rodzicielska, badanie pokazuje, że to jest zdecydowanie częściej po stronie matek. Tak. Nasze badania ONET-u pokazało, że mamy w Polsce, mają takie poczucie własności dziecka. Dokładnie, czyli on mówi, ale to jest moje dziecko, ja decyduję. Czyli mógłby to być świetny tato, a teraz nagle on musi udowadniać przed sądem, że jest dobrym tatą. I to uważam, że gigantyczna niesprawiedliwość. Ale że... to wracamy do tego, przepraszam, o czym mówiłaś przed chwilą, że ludzie, jakby dorośli ludzie, a jednak nie dorośli do tego, żeby sobie zdać sprawę z tego, jakie będą konsekwencje ich działania, tak? I jaki będzie wpływ na psychikę. Nie przestąpić przez ego swoje, bo to jest tak, że jeżeli masz uraz, jeżeli masz duże ego, to jakby nie widzisz tego, że musisz przez to przejść i być gdzieś wyżej dla dobra dzieci. Wszyscy mówią dla dobra dzieci, ale tak naprawdę nikt nie zadaje sobie pytania, co to znaczy, jaką ja muszę ponieść cenę dla dobra
dzieci. Między innymi mieć żelazną zasadę, nigdy nie mówimy źle o ojcu mojego dziecka. Choćby nie wiem niestety, co. Niestety znam bardzo wiele kobiet i z bliska niektóre takie sytuacje oglądałam, że przez kilkanaście lat kobieta się znęca i nad własnym partnerem, i nad własnymi dziećmi, właśnie każąc wybierać i... No, paskudne historie. Wybór dla dziecka rodzica to jest rzecz katastrofalna. Tak. To jest absolutnie molestowanie dzieci, ale jeżeli którykolwiek z rodziców tak robi. Bo to jest, masz poczucie takie, że jesteś częścią tego ojca, tak? No, to jest tak. Twój tata, genetycznie, nie, krew z krwi, jesteś częścią tej matki. To tak. W momencie, kiedy ktoś ci każe że nie lubić, nie mówi, że jest niedobry. Tak. Znaczy przede wszystkim no, zaczynasz myśleć, że w takim razie ta część mnie, ta część mamy, czy ta część taty jest ta zła, ta godna pogardy, ta godna nienawiści. No to jest chore zupełnie. Jak się rozstałeś z ojcem swoich dzieci? Tak, żeby to było dobrze dla swoich dziewczynek? Znaczy ja miałam poczucie oczywiście porażki, tak? Miałam poczucie porażki, natomiast to nie stało się w sposób drastyczny i my potrafiliśmy po tym wszystkim jakby zachować w stosunku do siebie szacunek, ale przede wszystkim oboje byliśmy świadomi tego, że nie możemy w to wciągać bez względu na to, czy to dla kogo to było bolesne, bo to zawsze dla obu stron jest bolesne, bez względu na to, kto decyduje ostatecznie o rozstaniu. Ale mieliśmy świadomość tego, że po prostu nie wolno nam w żaden sposób wciągać w to naszych córek i przez to wydaje mi się, że moje dzieci przeszły przez to rozstanie w miarę bezboleśnie, bo to nigdy nie jest bezboleśnie, kiedy się mieszka z mamą i tatą, a nagle okazuje się, że mieszka się tylko z jednym z rodziców, ale jeżeli te kontakty później z tym drugim rodzicem są niezakłócone, jeżeli ten drugi rodzic angażuje się w życie tych dzieci, jeżeli są wspólne weekendy, wspólne wakacje i tak dalej, to można przez to przejść naprawdę w miarę łagodnie, w miarę bezboleśnie. Wiesz co, tak się zastanawiam, że ponieważ ja jestem dosyć emocjonalną osobą, więc jak się z kimś kłócę, to we mnie to jest, wiesz, to siedzi. I zastanawiam się, jak w takiej sytuacji, jakie są twoje, nie wiem, rady, wskazówki, sugestie, kiedy jest tak, że już, no możesz już nie lubić tej osoby. Możesz czuć nawet gniew lub złość. Jak sobie radzisz z tym właśnie myśląc o tym, że no dla dzieci nie powinnam, ale jednak te emocje są. To nie jest tak, że możesz je wyłączyć przecież. Więc co robisz wtedy? Wiesz, teraz to powiem ci szczerze, trudno mi w ogóle o tym mówić, dlatego że ja już jestem matką seniorką, można powiedzieć. Czyli nie pamiętasz. Ja mam 21-letnią i 23-letnią córkę. Czy ja zawsze byłam idealna pod tym względem? Pewnie nie, pewnie też mi się sytuacje takie zdarzały, których żałowałam, więc to nie jest tak, no ja nie przychodzę tutaj wiesz, udawać, nie wiem, anioła czy eksperta od spraw, jak przeprowadzić zupełnie fajnie rozstanie, nie, tak? Jakby nie o tym rozmawiam, rozmawiam o tym, jak ty go przeprowadziłeś, żeby było dobrze. Ja mówię tylko tyle, że jeżeli masz cały czas, jeżeli już wiesz, tak, że musisz się z tym człowiekiem rozstać i też musisz sobie zdać sprawę z tego, że to nie będzie łatwe do końca dla twoich dzieci, to musisz sobie założyć plan na to, tak, w głowie, że do pewnych rzeczy nie będziesz dopuszczać, że do pewnych sytuacji nie będziesz dopuszczać, że nie będziesz wietrzeć, nie wiem, swojej złości czy swojej frustracji. Czyli podjąć pewną decyzję, w jaki sposób chcesz tak, to tak, znaczy uważam, tego się trzymać. Że no wszystko w życiu jest jakoś tam rozplanowane, może nie w Excelu, tak, no ale ja jednak staram się jakoś tam w miarę w życiu planować i tak samo, jeżeli podejmuję się tak trudną decyzję, a zawsze to jest trudna decyzja, bez względu na to, czy ludzie się jeszcze trochę kochają, czy może się nienawidzą, tam, gdzie są dzieci, decyzja o rozstaniu jest bardzo dramatycznie trudna. Więc jeżeli już dojrzewamy do takiej decyzji, no to musimy sobie nakreślić jakiś plan działania potem wedle tego planu starać się postępować. To nie zawsze będzie wychodzić, czasami nam się powinie noga, ale przynajmniej taką mapę drogową, żeby sobie nakreślić, żeby mieć na uwadze zawsze dobrostan tych dzieci. Wydaje mi się, że to jest właśnie jak ty, bo ja nie chciałam, żeby ludzie zrozumieli to w bardzo też takim racjonalnym sensie, bo to jest też plan taki emocjonalny. Tak, w jaki tak, sposób tak, tak, mam tak. sobie radzić z moimi emocjami, oczywiście, co mogę, tak. mogę robić, bo te emocje są. Tak. I jakby to jest naturalne, że one są. Wiele osób, które się rozstaje lub myślę o rozstaniu, kiedy ma dzieci, bardzo się boi, że nikt ich nigdy nie będzie chciał z dziećmi. Czy ty miałaś taki lęk? Nie. Nie, no to znaczy inaczej. No, ja w ogóle nie miałam takiego lęku. Dla mnie dzieci po prostu... I teraz, bo wiem, rozmawialiśmy chwilę przed rozmową tą już tutaj, która się toczy. Ja wiem, że ty bardziej jakby zajmujesz się... Rodzicami. Rodzicami tak. niż dziećmi. Tak. I że ten rodzic jednak powinien najpierw siebie zadbać. Tak. I to ja się z tym zgadzam. Natomiast no ja zawsze tak miałam, że dla mnie dzieci były zawsze absolutnie na pierwszym miejscu. Więc i jest tak do tej pory.
Więc pewne rzeczy działy się po prostu naturalnie i ja nigdy nie wiem, paręnaście lat temu, ani dzisiaj nie przyszło mi w ogóle do głowy, żeby mieć lęk o to, czy ja będę mogła z kimś być, czy moje dzieci go zaakceptują, czy ten ktoś zaakceptuje dzieci. Znaczy tak, warunkiem była oczywiście akceptacja moich dzieci, a jeżeli komuś to się nie podoba, no to przepraszam, tam są drzwi, hasta la vista. To jest oczywiste. Dla mnie moje dzieci są absolutnie numerem jeden pod tym względem. Wiesz, to myślę, że... filozofia Parents First oznacza, że dla ciebie dzieci są tak ważne, że wiesz, że musisz o siebie dbać i być silna, żeby tam... Więc to jest tak. Zawsze oczywiście, że to jest filozofia rodziców, którzy ubóstwiają swoje dzieci i zawsze stawiają je na pierwsze miejsce, więc to nigdy nie jest tak, że... Tylko, że po to, żebyś mógł, że tak powiem, ubóstwiać to swoje dzieci, to czy się na dzień dobry dobrze było, gdybyś ty sam był szczęśliwy. Dokładnie. Nie możesz być w rozpadce i tak, żeby dzieci później pełnią rolę twojego rodzica i cię tam zeskrobowały z podłogi i mówili cię... Ale wiesz, co jest najgorsze? Ja nawet jadąc tutaj się zastanawiałam nad tym, nie znałam tematu rozmowy kompletnie. Zobacz, nie wiem, chodzimy do przedszkola, które nas przygotowuje do szkoły podstawowej. Do szkoły podstawowej, która nas przygotowuje później do liceum, tak? Nabywamy tą wiedzę też o stosunkach społecznych i tak dalej. Potem idziemy, niektórzy z nas, na studia. Znaczy całe życie nas kształcą po to, żebyśmy weszli, że tak powiem, w dorosłe życie. Nabywamy różnych idiotycznych, moim zdaniem, przepraszam, kompetencji, tak. Idiotycznej wiedzy, bo ja byłam w klasie humanistycznej i uczyłam się po prostu jakieś rzeczy, których nie mam pojęcia teraz, bo musiałam mieć chemię i fizykę. A nikt nas nigdy nie uczy, jak być rodzicami. Tak. To jest okropne. Uważam, że absolutnie powinna być szkoła rodziców, powinno być przygotowanie. Uważam, że i nie szkoła rodzenia, tylko szkoła rodzenia rodziców. Tak, rodziców, kiedy powinniśmy wiedzieć, bo wiesz, bo panuje ten mit instynktu macierzyńskiego, że niby wszystko wiemy, ale jakby, no co wiesz? Jak możesz się zachować właśnie, kiedy targają tobą różne emocje? Właśnie instynkt macierzyński jest tylko instynktem. Tylko instynktem, a jednak nad instynktami to trzeba umieć panować, tak? I trzeba umieć kanalizować. Znaczy ten instynkt macierzyński ci każe po prostu wyskoczyć przed samochód, jeżeli widzisz, że twoje dziecko tam jest. I to jest okej. Okay. Nie każdej matce, żeby była pełna jasność, bo niektóre rodzą te dzieci i w ogóle nie mają pojęcia. Natomiast my wchodzimy w macierzyństwo, też w ojcostwo, tak wiesz, po prostu tak jak na hip, hura. Hip, hura, skaczę do tego basenu na główkę, w ogóle nie wiem, co się dzieje, wiesz. I jeszcze w tej ciąży te hormony buzują, więc jesteś taka super szczęśliwa, taka w ogóle, że wow. A potem się okazuje, ja akurat tego nie przechodziłam, ale znam osoby, które to przechodziły, a potem się okazuje, że te hormony spadają i na przykład jest depresja, tak, poporodowa. I też bardzo wiele z tych kobiet nie jest w ogóle na to przygotowanych. I mężczyzn, bo oni też mają depresję poporodową. No, ale jeżeli nie mają, no to mężczyźni muszą sobie też radzić z depresją swojej partnerki. Tak? Bo depresja jest zawsze chorobą rodzinną. Jest zawsze, to jest w całym systemie, tak funkcjonujemy, co jest o tyle też ważne, że jeżeli jedno z rodziców ma depresję, to jest to, wpływa to na dziecko. Oczywiście. Zwłaszcza w pierwszym okresie, więc dlatego tak ważne o siebie się zatroszczyć, jeżeli chcesz zatroszczyć się o swoje dziecko. Oczywiście. No bo dziecko to absolutnie czuje. Chcę teraz zmienić temat na twoją pracę. Bo to, co mnie w tobie fascynuje, i to zastanawiam się, czy udało ci się to też przekazać dziewczynkom, że jak ja ciebie czytasz twoją biografię, tam co chwilę się pojawia, że jesteś zwolniona. No, ja myślę, i czy ja chcę to przekazać moim dziewczynkom? Nie, ale chyba to jak nie. Sobie poradziłaś sobie z tym. Ile razy zostałaś zwolniona? Liczyłaś kiedyś? Nie wiem, wiesz co, powiem ci, że ja zawsze... Ja pracowałam przez właśnie całe swoje życie w newsach, tak? I byłam zawsze bardzo bliska polityki i zawsze byłam, nigdy nie byłam sterowalna. A że pracowałam w TVP, no to z TVP kilka razy mi się zdarzało wylecieć. Z Polsatu odeszłam sama, absolutnie. Te moje zwolnienia to były z telewizji publicznej, która była zawsze w jakiejś mierze upolityczniona, więc ludzie, którzy niespecjalnie zgadzali się, że tak powiem, na to, żeby wywierano, nie tyle na nich samych, bo to zwykle to nie jest tak, że się wywiera naciski, przynajmniej wtedy tak nie było, teraz już jest tak, że się wywiera naciski na konkretnych dziennikarzy i maile bezpośrednio chodzą. Ale wtedy były naciski na redakcję. Jeżeli z tym się nie zgadzasz, a ja się nie zgadzałam nigdy, nawet jak miałam 20 kilka lat i byłam tak naprawdę smrodkiem, za przeproszeniem, to ryzykujesz, że przyjdzie ktoś, kto będzie miał bardziej elastyczny kręgosłup. Więc jasne. Ja tego elastycznego kręgosłupa nie miałam. Jeszcze z telewizji publicznej mnie, że tak powiem, zwalnia to dosyć regularnie. Nie pamiętam już ile razy. Ale to zawsze wynikało z tego, że po prostu byłam niesterowalna w taki dobry sposób. I to jest bardzo ładne, co powiedziałaś. Ten elastyczny kręgosłup, bo ja uważam, że teraz za dużo osób ma takie elastyczne kręgosłupy, jak chorągiewki. Gdzie powieje, gdzie wygodnie, gdzie bardziej się opłaca. I ty rzeczywiście, biorąc pod uwagę ilość twoich zwolnień, które ja się doliczyłam ich trochę, że miałam takie poczucie, że ty masz kręgosłup żelaza. I czy to jest taka cecha, którą ty chciałaś też przekazać swoim dziewczynom?
Ja myślę, że ja nie musiałam, znaczy, oczywiście, że jest tak, że o pewnych rzeczach się w domu rozmawiało, a potem ja z nimi też rozmawiałam, tłumacząc ich pewne wydarzenia w moim życiu. Natomiast to nie jest tak, że wiesz, że usiądziesz z kimś, bo wiesz, ja nigdy nie chciałam, żeby moje dzieci były jakieś, albo żeby były kimś, bo ja non-stop słyszałam przez lata, gdzieś tam dziennikarze ze mną rozmawiali, czy pani by chciała, żeby Jula i Janek poszły pani drogą. Ja mówię, ani bym chciała, ani bym nie chciała, szczerze wszystko powiedziawszy. Tak, jak pójdą, tak super. Jak pójdą, to jest ich wybór, jeżeli będą szczęśliwe w dziennikarstwie, super, aczkolwiek szczerze mówiąc, ja bym im to chyba akurat to raczej troszeczkę odradzała, bo nie jest to, że tak powiem, spokojny zawód. Ale jeżeli pójdę jakokolwiek inną drogą, to super. No, ważne jest to, żeby to był ich świadomy wybór, żeby na tej drodze się odnalazły. Więc ja nigdy nie miałam takiego poczucia, że ja w jakiś sposób kształtuję moje dzieci. Inaczej, czym skorupka za młodu jest więcej niż grosz prawdy w tym, tak? Ale mam wrażenie, że dzieci się nie da czegoś nauczyć. Dzieci nasiąkają pewnymi rzeczami w domu. I co one, no to jest, dokładnie tak jest, bo dzieci się uczą przede wszystkim przez naśladowanie, tak, i modelowanie. Dokładnie. Więc czym one nasiąkły? Jakie wzory im przekazałaś? A ja wiem, trzeba by moje córki o to zapytać. A w czym są do ciebie podobne? One są tak różne, one są tak diametralnie różne, że ciężko by powiedzieć, wiesz, nie wiem właśnie, bo obie mają pewnie jakąś tam wrażliwość, bo ty mówisz, że kręgosłup twardy, ja się z tym zgadzam, ale z drugiej strony on sąsiaduje naprawdę z bardzo dużą wrażliwością. Czasami powiedziałabym, że nad wrażliwością, chociaż być może tego nie widać. Ale też nie zależy mi na tym specjalnie, żeby to było widać, prawdę powiedziawszy. To już zachowuję dla swoich gdzieś tam, nie wiem, bliskich i przyjaciół. Mm-hmm. Obie są ogromnie wrażliwe. Anka ma totalnie artystyczną duszę. Ona teraz siedzi, czyta Baudelaire'a na przykład. Julka z kolei ma życie swoje zaplanowane w Excelu, więc one są taką wypadkową, mam wrażenie, trochę mnie, trochę ich taty. Wiesz, dlaczego cię o to pytam, bo właśnie w Parents First ja zawsze cały czas powtarzam, że cokolwiek, co chcesz dać swoim dzieciom, najpierw ty musisz się tego nauczyć. Najpierw ty musisz mieć taką kompetencję. Najpierw ty musisz, jeżeli chcesz ich nauczyć, żeby były empatyczni, sam musisz być empatyczny. No tak, bo inaczej to w ogóle to jest niewiarygodne. Co z dokładnie tego, że ja mojemu dziecku będę powtarzać, rób to i to, skoro ona widzi, że ja tego nie potrafię robić, tak? Albo że ja tego nie robię, że ja łamię pewne reguły, jednocześnie próbując te reguły moim córkom wpoić. No to się nie dzieje, tak? A było tak, że twoje córki były dla ciebie motywacją do jakiejś twojej osobistej zmiany właśnie po to, żeby im przekazać takie wartości, jakim chciałabyś w nich zobaczyć? Tak. Co to było? Na tym zakończę swoją wypowiedź. Tak, tak się zdarzyło też. A powiedz mi, a w jaki sposób w takim razie, jak mówiłeś, że ich nie kształtujesz, ale zachęcasz, jak wygląda twoja relacja z córkami, kiedy, bo twoje córki były bardzo wyczekiwane i wcale nie było takie oczywiste, że je urodzisz, ponieważ tak, miałaś chorobę. W związku z tym często takie mamy jak ty są takie kwoczki, czyli tak nad nimi są po prostu, nad nimi są cały czas i je pilnują. Ja miałam taki etap, że tak powiem, bycia kwoczką, ale to było wtedy, kiedy byłam bardzo młodą mamą. Znaczy wiekowo to może ja znowu taka młoda nie byłam, dlatego że ja miałam 29, prawie 31 lat, prawie kiedy urodziłam. Znaczy teraz ja już wiem, że ja byłam bardzo młoda. Tak. Ale wtedy mi się wydawało, że już jestem prawie stara, biorąc pod uwagę, że to był czas, kiedy wszystkie moje koleżanki były od co najmniej kilku lat matkami. Natomiast na początku ja byłam potworną kwoką, a to też akurat to niestety mi się udzieliło po mojej mamie, która była absolutnie nad opiekuńcza. Ja miałam jeszcze 46 lat, kiedy moja mama do mnie potrafiła 4 razy dziennie wydzwaniać i pytać, gdzie ja jestem, czy ja wróciłam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja, jak moje dzieci były bardzo małe, no to było jakieś szaleństwo. Ja na przykład potrafiłam 30 razy dziennie wyparzać butelki, smoczki, parzyć. Ludzie, którzy przychodzili do mnie do domu, a nie miałam nigdy takiego jakiegoś hopla na punkcie z wirusów i zarazków, ale jak te małe istoty się pojawiły na świecie, mi się wydawało, że one są takie drobne, takie małe, takie bezbronne, to ja dostałam jakiegoś szału po prostu. Ludzie nie mogli wejść do domu do mnie bez umycia rąk i tak dalej. To nie jest taką złą cechą, wiesz, myć ręce. Zwłaszcza teraz. No właśnie. Zwłaszcza teraz. Polacy akurat niestety są słynni z tego, że bardzo mało myją ręce, tak, i zęby, tak, więc tak, tak, że no, to akurat by się przyda. Nie, to nie jest tak, ale no, niektórzy się czuli tym dotknięci.
Ale niestety na przykład doprowadziłam moje młodsze dziecko, jak się okazało, do astmy tym samym, bo tam w ogóle nie było obcowania z żadnymi zarazkami, bo to wszystko było natychmiast szorowane. No właśnie, to jest bardzo ważny temat. Więc byłam taką kwoką, kiedy one były małe. A potem sobie zdałam sprawę z tego, kiedy zaczynały się tak leciutko buntować, czyli taki klasyczny wiek, tam 12, 13, 14 lat, gdzieś próbowałam zapanować nad jedną i nad drugą, że no wiedziałam, że się zaczynają imprezy, tak? No wiedziałam, że może nie w wieku 12, ale w wieku 14 lat wiadomo, że się zaczynają imprezy. Jest jak zwykle ściema, że jest właśnie z panią koleżanki, nie? A ponieważ ja sama pamiętałam, że ta moja mama nadwrażliwa po prostu nie puściłaby mnie na żadną imprezę. Gdyby mi, przepraszam, ale nie okłamała, że będę spać u koleżanki, a wtedy jeszcze na szczęście nie było telefonów komórkowych, więc ciężko to było sprawdzić. Czy social mediów. Więc ja nie chciałam dopuścić do sytuacji, w której... I moja mama nie robiła tego dlatego, że była złą osobą, że była wredną matką, nie wiem, że mi nie ufała i tak dalej. Tak? Ona się bała świata. Ja też, zawsze w kontekście moich córek też bałam się nie tego, że one zrobią coś głupiego, tylko tego zewnętrznego świata. Że świat będą... coś zrobi złego. Tak, że będą wracać, nie wiem, po nocy same gdzieś, tak? Albo że ktoś im coś dosypie, nie wiem, na imprezie i tak dalej. Ale ja wiedziałam, że jedno, że ja nie mogę im zakazywać, bo to niczego nie doprowadzi, oprócz tego, do czego ja sama robiłam, czyli krótko mówiąc, że pewnie by mi zaczęły ściemniać, tylko po prostu musiałam im dać pełne zaufanie i mówić im, że jak coś się wydarzy, nie daj Boże, to po prostu dzwonisz do mnie, tak? W każdej chwili. I w którymś momencie to już doszło do tego, ja się zawsze z tego śmieję, że 99% mam moich przyjaciółek, moich córek, były absolutnie przez lata ich dojrzewania przekonane, że tam są tak zwane sleepovery, tak? Nocowanka. I ja mam jedyną matką, która wiedziała dokładnie, co się dzieje, gdzie się dzieje, jak się dzieje. I jak były jakieś sytuacje już tam w wieku, powiedzmy, około 16 lat, gdzie tam zaczął się alkohol lać, a w przypadku niektórych koleżanek mojego dziecka strumieniami, to ja wsiadałam w środku nocy w samochód i po prostu zgarniałam towarzystwo, tak? Bo towarzystwo się na przykład zaczęło źle czuć. Więc było to być może trochę ryzykowne, ja miałaś, ale no życie jest ryzykowne, tak? No, życie jest ryzykowne. Ja wierzę w to, że bardzo ważne jest zdefiniowanie, jaką chcemy mieć relację z naszym dzieckiem. I ja chciałabym, żeby moja relacja z dzieckiem była taka, że kiedy mu się coś przytrafi, nie daj Boże, złego, lub on coś zrobi głupiego, to on nie myśli, o Boże, mama się dobra, tylko wydrze, powie, chcę zadzwonić do mojej mamy, pomoże że mi. Że jestem murem, za którym może się schować i że ja zawsze będę dla niego, żeby w tym nie było lęku, tylko pomocna dłoń, że wie, że... Tylko, że wiesz, tutaj często jest takie niebezpieczeństwo, że współcześni rodzice często wchodzą w inną rolę, która również jest bardzo niebezpieczna, niekorzystna. Za bardzo friendly, tak? Czyli my jesteśmy friendsami, tak. Natomiast dosyć istotne jest to, żebyśmy jednak byli mamami, ojcami i że masz tą rolę rodzica, a nie jesteś friendly. Powiem ci, że zachowanie tej równowagi nie jest czymś łatwym. Znaczy dla mnie być może to było łatwe o tyle, że moje dzieci jednak nie przekraczały pewnych granic. Nigdy tam nie było jakiejś historii, nie daj Boże, z narkotykami i tak dalej. Natomiast i wydaje mi się, że być może gdyby były, to już bym nie była taką łagodną mamą pod tytułem, no dobra, nie wiem, byłaś na imprezie, poszły dwa kieliszki wina za dużo, no idź spać, bo jestem wkurzona na ciebie, nie będę z tobą dzisiaj gadać, pogadamy jutro. Ale gdybym się dowiedziała na przykład, że tam wchodziły jakieś narkotyki, to pewnie nie byłabym już taką tolerancyjną mamą, tylko no byłby szlaban i byłby po prostu, byłyby bardzo poważne reperkusje, więc być może ja też miałam farta, że nie miałam aż takich problemów, tak? A wiem, że takie problemy się zdarzają i to często niestety, coraz częściej, w momencie, kiedy dealerzy sobie po prostu chodzą po korytarzach polskich szkół. No. To proszę o ważny temat, który chciałam cię zapytać. Powiedziałaś, że nigdy ty nie przekroczyłaś takiej granicy ze swoimi dziećmi, ale czy ty przekroczyłaś taką granicę, oczekując, że dzieci będą dawali ci wsparcie? Bo bardzo często rodzice z kolei też wchodzą taką rolę, że nagle dzieci zwierzają się dzieciom, wypłakują się. Nie. To znaczy inaczej. Moje bo córki... ty jesteś blisko ze swoimi córkami, więc pytanie, czy udało ci się tak utrzymać jednak? Tak, znaczy utrzymać. Dzisiaj mamy zupełnie inną relację, to już od kilku lat, tak? Ona dojrzewa, bo ona się cały czas zmienia, jasne, tak? One dojrzewają, ja też w jakimś sensie dojrzewam. No relacja się zmienia, to jest naturalne. Relacja się cały zmienia, czas taką tak? Samą relację. Ja nigdy nie starałam się przed nimi ukrywać jakieś rzeczy, które się gdzieś tam działy w moim życiu. Natomiast to nigdy nie było tak, że ja, nie wiem, siadałam z moim dzieckiem, wypłakiwałam się, mówiłam, Boże, co to się teraz stanie, tak? Nie, one były świadome pewnych rzeczy, natomiast ja nigdy nie obciążałam ich swoimi problemami, bo być może też dlatego,
one były bardziej, że tak powiem, otwarte i gotowe, żeby powiedzieć, mama, może chcesz usiąść, pogadać, wiesz, a może pogadamy o tym, co się wydarzyło i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że właśnie to jest, z jednej strony jest to takie przegięcie pod tytułem, że to w ogóle, to nie jest moja córka, to jest moja kumpela. Ja znam dziewczyny, które, Julka czasami do mnie mówi, śmiejąc się, tak, ale dla żartów, jak dzwoni do mnie na FaceTime, bo to głównie oni do mnie dzwonią, żeby było zabawnie. Hanka, a co tam u ciebie? Ale to nigdy nie było tak, że na przykład one przestały do mnie mówić mama. Znaczy dla mnie jest coś jednak zaburzonego, ale może ja jestem za dużą konserwą, ale kiedy widzę mamy moich, znaczy koleżanek moich córek, które gdzieś tam razem wychodzą ze swoimi córkami do knajpy, ja też to robię, tak? Ale jak one do siebie mówią per Zosiu i per Dorotko, czy tam, nie wiem, per Małgosiu i coś tam, to sobie myślę... No nie, jednak tu siedzi matka i córka, a nie kumpele. Tak, dla dobrego rozwoju dziecka to jest ważne utrzymanie ale relacji, nawet, że to jest ale rodzic nawet, też. Ale nawet, wiesz, no trudno mi o moich dzieciach mówić, poza tym, że one są moimi biologicznymi dziećmi, to trudno mi o nich mówić, że to są dzieci, bo to są młode kobiety, które Jasne. Gdzieś tam mają swoje życie. Tak, Julka właśnie teraz nawet zrobiła magisterkę, zaczęła pierwszą pracę. Ale nadal nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że jakby przekraczana jest ta granica. Znaczy, nie wiem, jak mi się to udało, prawdę powiedziawszy, bo musiałabym to przeanalizować, to każdy ma inną drogę. Ale no, jestem wdzięczna, tak, nie wiem, po opatrzności Panu Bogu, życiu, trochę też sobie i moim dzieciom, że udało mi się wypracować z nimi taką relację, jaką mamy dzisiaj. Także, że Jula teraz kilka dni temu była na kilka dni w Polsce, wróciła do Amsterdamu i pierwsze, co robi, jak dzwoni z tego Amsterdamu, to mi, mama, kiedy przyjeżdżasz? Przyjedź tam 28, wiesz. Więc to jest fajne, tak, że my siebie nawzajem potrzebujemy. I że się lubimy, że się potrzebujemy, nie wtedy, kiedy coś się dzieje, tak, że nie wiem, ktoś ma jakiś problem, chociaż one też z tego korzystają, tak. Ale że, w codzienności też się lubicie. Ale w takiej codzienności, że ze sobą po prostu być, no. A powiedz mi, czy uważasz, że popełniłeś jakieś błędy wychowawcze? Coś byś zmieniła? No, wiesz co, po drodze wydawało mi się, że trochę tych błędów popełniałam, bo ja nie mówię, że nie było nigdy żadnych potknięć, delikatnie rzecz ująwszy, ale to było po drodze. Natomiast jak spojrzę teraz na to z perspektywy, to wydaje mi się, że udało mi się jednak uniknąć takich poważnych błędów, skoro mamy taką relację, jaką mamy. Czyli matematyka się zgadza. Matematyka się zgadza. Rachunki się zgadzają, co jest po prostu fenomenalne, biorąc pod uwagę, że zawsze byłam straszną nogą z matmy. A powiedz mi, a co byś, bo teraz o tych dobrych rzeczach, czyli co uważasz, co mogłabyś przekazać swoim córkom, kiedy one będą miały swoje dzieci, takie jak najważniejsze zasady wychowania? Co uważasz, że pomogło ci najbardziej zbudować taką ciepłą, głęboką relację z córkami? O Jezu, zasady wychowania. Widzisz, no ja... Lub relacje wychowania, to nie musi być, nie musimy tego tak brzydko nazywać zasady wychowania, ale... Ja uważam, że podstawą, absolutnie podstawą, abstrahując od tych takich nadbudówek, tak, że, nie wiem, szacunek do innych ludzi, empatia dla innych ludzi, to jest strasznie ważne, żeby uczyć te dzieci empatii. Ja pamiętam, że moja młodsza, bo to też jakby... My uczymy dzieci empatii, ale dookoła ludzie, że tak powiem, zachowują się zupełnie inaczej i je oduczają tego. Ja pamiętam, jak moja tam Julka, moja starsza, miała chyba 2 latka i byłam z nią na spacerze. I ona miała, od małego kochała zwierzątka, wszystkie zwierzątka. I pamiętam, że ona po prostu szła jakimś takim slalomem, chodnikiem, bo tam mrówki były. I ona tak, mama, mrówki, że ona tych mrówek nie chce rozdeptać. Szła jakaś pani, wydawałoby się kulturalna i tak, pani zrobi coś z tym dzieckiem, że to nienormalne. Ja sobie myślę, aha. Więc tak, empatia, tak, nie wiem, jakąś wrażliwość na krzywdę innych ludzi. Może to takie naprawdę w tym społeczeństwie to, że każdy uważa, że może ci dać radę, opinię, kiedy on w ogóle nie pytasz tej osoby o swoje dziecko. Każdy ci mówi, jak masz wychowywać swoje dziecko, co robisz, co się z nim stanie. Czy miałaś jakieś... Ale ważne, to mi się wydaje, że takim podstawową historią to jest jednak... Zaufanie, ja nie mówię teraz tylko o imprezach i to musi być obustronne, tak? To znaczy, jeżeli ja pozwalam mojemu dziecku 14-letniemu iść na imprezę, ale mówię, Julka, ty najpierw się musisz nauczyć, tam potem musisz się naprawdę solidnie przygotować do tego egzaminu czy do tej kartkówki, a potem widzę, że ona tego nie robi, no to wtedy trzeba, bo to zaufanie idzie w obie strony, tak? Ale wydaje mi się, że kluczem do tego wszystkiego, oprócz tego, co jest fundamentem i to jest miłość, Oczywiście, a uwierz mi, że znam wiele matek, które wydaje mi się nie kochają swoich dzieci, to jest dla mnie czymś zupełnie niezrozumiałym, no to zaufanie. To jest zaufanie, to się przejawia, bo często to jest takie górnolotne słowo, ale prawda jest taka, że ono się
musisz to kształtować od bardzo, od maleńskości, tak. Czyli nie jesteś kwoką tego dziecka, ale masz zaufanie w jego zasoby. Tak. Masz zaufanie, że ono sobie poradzi. Masz zaufanie, że ono ma w sobie rozwiązanie. Tak. Tak. Możesz właśnie być wsparciem, a nie takim takim kierownikiem, tak, że mu nie, mówisz tak mu tak. Tak, nie da, bo my jesteśmy musisz tylko, ufać też. Przepraszam, pośrednikami w drodze do przyjścia na świat tego nowego człowieka. My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że my je kształtujemy, znaczy jego kształtujemy. My mu dajemy pewien, czasami to jest... atmosferę, tak, środowisko tak, do tego, żeby on rosło. Tak, dokładnie. Mhm. Rozmawialiśmy cały właśnie czas, ile to jest też, nie wiem, pracy i takiej odpowiedzialności w tym, żeby zbudować dobre relacje z dzieckiem i sam wtedy też musisz być zatroszczony. Jakie są dla ciebie takie rady właśnie Parents First? Co ty uważasz, można robić, żeby siebie się zatroszczyć, żeby móc bardzo dobrze się troszczyć o dzieci? No ja tutaj akurat poległam na tym polu, bo ja w którymś momencie, ale to też jest u nas, to jest kulturowe, tak, w Polsce zwłaszcza, bo inaczej zupełnie rzecz ma się na przykład w takiej Szwecji, którą ja jakby pamiętam i znam jeszcze z lat mojego nastolęctwa, że ja byłam, tak, musiałam pracować, tak, ja musiałam być najlepszą pracownicą, potem wracałam do domu, po drodze robiłam zakupy i to takie konkretne zakupy, potem jeszcze trzeba było ugotować, podać, pomóc odrobić lekcje, jakby to wszystko i w każdej z tych ról musisz być najlepsza. A jak przychodził weekend, wiesz, no na przykład nie potrafiłam odpuścić, zamiast powiedzieć, dobra, to teraz ja sobie wyjeżdżam do spa, tak, albo gdziekolwiek, to nie chodzi o spa, bo ja nienawidzę spa, ale wyjeżdżam sobie gdzieś na Mazury, by po prostu poleżeć brzuchem do góry, to nie, bo dzieci, bo nie, więc jakby to też takie dać sobie chyba, takie... Chyba, że potrzebują wypoczętej mamy, trochę wyluzowanej i tak dalej, więc tu my tego nie potrafimy robić nadal. Ja myślę, że to jest trochę u nas kulturowo gdzieś tam obwarowane w Polsce. Zauważ, że u nas to nie ma pytania do faceta, który jest na przykład prezesem dużej firmy, a ma żonę też, która się realizuje zawodowo. Nikt nie pyta tego faceta, słuchaj, a jak ty łączysz pracę z wychowaniem dzieci? No tak, Ania, ale też jego się nie pyta, a jak, czy nie jest ci smutno, że nie masz szansy widzieć swoje dziecko, bo tak dużo pracujesz, więc to działa w dwie strony. Nikt nie traktuje tego, że on tak naprawdę nie widzi swoje dziecko, mimo że bardzo chciał. I teraz badanie pokazuje, że współcześni mężczyźni są w stanie zrezygnować z lepszej płatnej pracy w zamian za więcej czasu z rodziną. No to dali Bóg, też... wiesz, to dobrze, że coś się zmienia, dlatego że mam nadzieję, że te młode pokolenia już w tym momencie będą korygować ten kurs nadany przez naszych nie tylko rodziców, ale dziadków i pradziadków, bo to tak jak mówiliśmy, Hellinger, tak? Że to idzie sobie między pokoleniami. Natomiast zwróć uwagę, nie wiem jak to jest teraz, ale pamiętam, że x lat temu, kiedy prowadziłam właśnie jakąś taką konferencję na temat właśnie urlopów macierzyńskich i tacierzyńskich, to tam jakiś w ogóle nikły odsetek mężczyzn korzystał z tych urlopów tacierzyńskich. Nadal niestety korzysta nikły procent, ale między innymi dlatego, że badania pokazują, takie, które robiliśmy też dla Onetu, że mężczyźni bardzo często się boją brać, bo będą wtedy zwolnieni i wtedy będą odsunięci od awansu. A najczęściej to oni są jedynymi żywicielami przez jakiś czas. I się po prostu boją. Więc dopóki się nie zmieni też pracodawcy i system, to będzie to bardzo trudne. Więc nie można z tego, że mamy mały procent, wnioskować, że oni nie chcą. Cały system musi się zmienić. System, mentalność. Dokładnie. Bo bardzo często jest tak, że kiedy mężczyzna teraz bierze urlop, taki, bo dziecko choruje, to nie tylko pracodawca, ale jego koledzy, koleżanki mówią, że coś knuje. Tak. Bo przecież to zawsze matka zostaje. No tak, więc dopóki nie zmienimy tego, że ojciec może chcieć spędzić czas z dzieckiem, że może chcieć zostać w domu, a nie w pracy. I że nie dotknięty konsekwencjami i tak dalej. Bo to jest, na tym właśnie polega równość, że wszyscy mamy równe prawa, równe możliwości, bez żadnych przywilejów. I tym optymistycznym akcentem, że jesteśmy obydwie za równością, tak to jest, nas bardzo zawsze łączy. Bardzo, bardzo ci dziękuję, że napiłaś się ze mną maczy. Bardzo dziękuję. Pyszna była i pyszna była nasza rozmowa. Dziękuję ci bardzo. Matcha Talks w Onecie. Podcast Julii i Zmałkowej. Ja sobie... Ale czy jak ona robi tą maczę, to ja w ogóle jestem w tym obrazku, czy nie? Tak, to jest normalny making of. Tak, okej. Tylko, że to jest taki czas, żebyśmy, wiesz, żebyśmy sobie się rozgrzały. Tak. Więc ja ci powiem, co nas łączy.
nas łączy, no, ja wiem, co nas dzieli, że ja piję teraz kawę, a ty sobie robisz matcha. I dlaczego ja sobie nie robię? Dlatego, że ja tobie robię, wiesz? Okay. Dlatego, że ty jesteś królową dzisiaj moją. Cudownie. Ja się o ciebie zatroszczę, wiesz? I zrobię ci pyszną matcha. Cudownie. Ale bardzo mnie to cieszy, że w ogóle masz takie swoje rytuały. Ja uwielbiam w ogóle ten Boże, jak to się nazywa, tą szczoteczkę do matchy. Ja to nazywam mieszadełko, bo jak to mówię komuś, jak czansyn i tak dalej, to wszystko, Więc rytuały pomagają nam przeżyć nieciekawą rzeczywistość. Mm-hmm, kiedy rzeczywistość skrzeczy, to rytuał jest taki stop. Tak, i trzyma cię trochę w pionie. To jest taka kotwica, prawda? Tak, wiesz co, ona o tym zresztą napisała moją książkę Matcha Talk, tam jest oparta o filozofii stop, think, drink. Czyli musisz się zatrzymać, to jest moment dla ciebie, zrób to matcha, wiesz, bo nie możesz myśleć o dupie Marynie, kiedy robisz matcha, nie? Musisz się trochę skupić. Pod warunkiem, że to jest matcha, stop, think, drink, a nie na przykład gin. Tak, wiadomo. To raczej nie skupiamy pomaga. Się na matcha. Więc, ale oprócz miłości do rytuałów, nas łączy to, że moje drugie urodziny są w twoje urodziny, 13 maja. Jak to twoje drugie urodziny? Dziękuję, że zapytałaś. Więc ja cię bardzo uważnie słucham, żeby była pełna jasność. Że jesteś ciekawa w takim razie. Słuchaj, ja najbardziej na świecie wierzę w świadomość i w świadome życie. Uważam, że to jest podstawa naszego człowieczeństwa. I jeżeli coś nam nie pasuje, to powinniśmy to zmieniać. I nie wierzę w to, że tak możesz, że cokolwiek jest dane, możesz w tym zostać. Ja nie lubię, kiedy się urodziłam, bo urodziłam się w listopadzie. I nie lubiłam to całe życie. Myślałam, no taki najgorszy miesiąc. Rozumiesz, no nie mam innego miesiąca. Taka smuta trochę. I co ty byłaś w tym swoim pierwszym życiu skorpionem, czy? No jakby one nadal dwa są, więc ja nazywam je urodziny wybrane i niewybrane. Więc w urodzinach niewybranych jestem skorpionem i jestem w okropnym listopadzie. I w pewnym momencie pomyślałam sobie, że nie ma żadnego powodu, dla którego nie mogę mieć urodzin wtedy, kiedy zawsze chciałam, czyli w maju. I wyliczyłam, że to jest akurat i pół. Więc to są urodziny i pół. A którego maja to drugie życie się zaczęło? 13 dokładnie. Właśnie. Wtedy mam 13 listopada i 13 maja. Słuchaj, ale to wiesz co, więcej nas łączy, bo powiem ci, że ja wiem, nie dlatego, że się tym specjalnie interesuję, żeby była pełna jasność, bo ja w ogóle nie wierzę w żadne horoskopy, biorąc pod uwagę, że mam dwie córki, jedna jest z 21 stycznia, druga z 24 stycznia. I to są tak dwie różne rzeczywistości, dwa różne charaktery, temperamenty i energie, że no nie wierzę, ale ktoś mi kiedyś powiedział, koleżanka Kaja, o ile dobrze pamiętam, że ja jestem bykiem z ascendentem w skorpionie, więc ty jesteś skorpionem z drugim życiem w byku. Czyli jeszcze będziemy przyjaciółkami, mówisz. No. To wypijmy, kochanie, za tą przyjaźń. Piąteczka. Piąteczka. No to macza. Dziękuję.